Cześć, z tej strony Michał Kanclerz, Wasz trener z internetu i witam Was w kolejnym odcinku z serii, w której to prezentuję najlepsze wybory według mnie, to jest moje subiektywne zdanie, jeżeli chodzi o produkty w popularnych sklepach, marketach, które mogą mieć duże uzasadnienie w diecie osoby trenującej. Jeżeli chcemy dbać o niski poziom tkanki tłuszczowej, wyższy poziom masy mięśniowej, sprawności, no to warto raz na jakiś czas rozejrzeć się po półkach sklepów pobliskich w poszukiwaniu m.in. tych produktów, które przygotowałem dzisiaj. Na Waszą prośbę pod wpływem komentarzy Lidl wysunął się na prowadzenie, jeżeli chodzi o to zestawienie i przechodzimy tymczasem do sedna. Idąc tropem świeżo z poprzedniego odcinka, czegoś czego będzie dużo i tanio, mamy tutaj płatki górskie, czyli właśnie nieprzetworzoną formę płatków owsianych, nie błyskawiczne, tylko takie, które są właśnie sycące. Podajemy na przykład z rodzynkami, z orzechami laskowymi albo nerkowcami. Ja osobiście bardzo te lubię i mamy sporą pakę, która wypełni tymi lepszymi jakościowo węglowodanami pewną część naszej diety. Druga pozycja, która tutaj się pojawia. Buraki. Buraki gotowane, już gotowe, od razu wystarczy, tak zasugerowałem tutaj dłonią, co z nimi zrobić, po prostu je przeciąć na małe cząstki, dodać sobie do posiłku i na przykład do posiłku przedtreningowego, bo tak jak niektórzy mistycy, szamani mogą podpowiadać albo po prostu trenerzy i wykształceni w swoim fachu dietetycy, buraki będą pełniły funkcję analogiczną do tej, jaką na przykład może nam przysporzyć suplement cytrulina, czyli pompa na treningu gwarantowana po zjedzeniu czegoś takiego, po wypiciu soku z buraki. Także to jest bardzo dobry trop dla każdej osoby, która trenuje na przykład oporowo, która pompuje swoje mięśnie w trakcie treningu, ćwiczy większymi ciężarami i tak jak Arnold, mówiąc delikatnie, przynajmniej ceni sobie efekt pompy na treningu. Kolejna rzecz. Bukiet warzywny. Trochę już mi tutaj ten produkt mrożony zostawił wody na biurku, natomiast tania opcja w łatwy sposób wypełnia naszą dietę pod kątem błonnika, pod kątem właśnie warzyw, które sycą, warzyw, które są bardzo zdrowe, brokuł, kalafior, marchewka. Może nie dla każdego, kto nie jest wielkim fanem warzyw, ale tutaj chodzi przede wszystkim o prostotę i właśnie objętość, którą szybko generują warzywa, które znalazły się w tym zestawie. Innego rodzaju zestawy też bywają smaczne, niekiedy dużo droższe, bo ten należy do najtańszych i czasami też przemycają ziemniaki, a ja decydując się na warzywa jednak stawiam właśnie na takie opcje już bez tych ziemniaków, no chyba że akurat taki posiłek, no to też nie mówię nie, na przykład z rybą, no to taki bukiet warzywny plus ziemniaki, plus tam jest jeszcze jakaś kukurydza i tak dalej, na pewno znacie te produkty, jeżeli do Lidla często się wybieracie. Kolejna opcja, też jesteśmy w tematyce warzyw, całkiem blisko, ajwar, czyli taka pasta z bakłażana. Skład może nie rozpieszcza tak 100%, natomiast jeżeli się lubi wrzucić jakiś kawałek sosu, no na przykład, nie wiem, kanapkę z piersią z kurczaka i tak dalej, to bardzo dobrze komponuje się w różnego rodzaju daniach, czy na przykład wypełnić placki, wrapy, czymś takim. Polecam sprawdzić przynajmniej. Opcja wegańska numer 1, ciecierzyca gotowana, czyli taki produkt, który pozwoli płynnie wdrożyć się każdemu mięsożercy, przynajmniej w jakieś posiłki białkowe. Taką cieciorkę bez zbędnej obróbki po prostu wrzucamy sobie czy do sałatki, czy do nawet jakiegoś makaronu, czy gdzieś tam obok wrapa i już dieta może być bogatsza w warzywa, które sycą, jak to zwykle bywa, a cieciorka, fasola i tak dalej mają dużo białka. Moja opcja, którą bardzo lubię, jest to taki burger roślinny, który znajdziecie właśnie m.in. w Lidlu. Słyszałam już też w innych sklepach. Też jest dostępny na przykład w Żabce. No i właśnie jeżeli też lubicie takie tematy kulinarne, to gorąco zapraszam do siebie na kanał Powinna Uzdowska Trenner TV. I od wczoraj czeka tam na Was cały dzień jedzenia, czyli jeżeli lubicie takie gotowe diety, ale ciekawe, a nie takie proste, prymitywne tak jak jest u mnie, no to właśnie tam. To gorąco zapraszam do siebie, ale oczywiście kochanie, Tobie też świetnie idzie gotowanie, żeby właśnie tutaj nie chłodzić Twoich zapędów, nie osłabiać ich, gotuj sobie dalej, ale myślę, że musimy nagrać na Twój kanał odcinek, w którym to ja będę gotować. Taki będzie na pewno, ja też w żadnym momencie nie powiedziałem, że ja źle gotuję. Ja gotuję po prostu bardzo praktycznie. Mały akcent świąteczny. Jak już tutaj Paulina jest, to ją wykorzystamy do obwieszczenia Wam ogłoszenia istotnego dla każdej osoby, która chce teraz w tym specyficznym okresie kupić być może dla kogoś książkę moją, bogato ilustrowany poradnik żywieniowo-treningowy lub właśnie książkę Pauliny z jeszcze większym bogactwem przepisów, no to opcja pakowania prezentowego, który zapewnia nam usługa logistyczna, z którą współpracujemy, będzie bezpłatna, czyli książkę wystarczy wybrać w pakowaniu prezentowym, nie dopłacimy ani złotówki za takie specjalne opakowanie i właśnie w takiej formie książki nasze do Was przybędą. A my tymczasem mamy jeden produkt gratisowy, czyli to jest ta dziesiątka moja, ale właśnie Paulina często wysyła mnie po te burgery, jak akurat nie ma fazy na mięso, a akurat znowu wraca do takich smaków bardziej niemięsnych, no to te burgery idą w dużej ilości, o tak powiem. I druga rzecz, czy raczej dwa produkty, które też zmieszczę jako jeden punkt naszego programu, Mozzarella Light. Zanudzam Was na pewno tym produktem, on się pojawia, w zasadzie może się pojawić w każdym zestawieniu, nie wiem tylko czy w Żabce już w jakiś sposób dostarczyli Mozzarella Light, na pewno w Carrefourze pojawi się znowu produkt, mój ulubiony top 1 z każdej diety, więc dlatego go po prostu nie liczę, tylko przypominam, że warto Mozzarella Light, gdzie by się nie kupowało, sobie kupić, ale właśnie serek wiejski light w takiej wygodnej puszeczce, która ma 500 gramów aż. Ale to nie jest aż taka duża ilość paradoksalnie, jeżeli się jest osobą trenującą. Tak jak wspomniałem, ja gotuję w taki czasem prymitywny sposób. Też potrafię jako posiłek zjeść serek wiejski, pół kilo, banana i już mamy białko nabite w prosty sposób, w tani sposób, bo niewykluczone, że komuś właśnie też na tym zależy. Jak się codziennie odżywiamy w jakiś sposób, codziennie chcielibyśmy stosować produkty, które stają się naszą rutyną, no to też dobrze, żebyśmy przez to nie zbankrutowali, bo cóż, ze świetnej sylwetki jak zbankrutujemy, najlepiej łączyć jedno, drugie, rozwijać ciało, umysł, zasobność portfela i wiele więcej. Myślę, że się zgodzicie. A właśnie po drugiej stronie barykady z produktów droższych pistacje. I tutaj taka ciekawostka, w Lidlu możemy dostać pistacje, które już są obrane. Też są w wersji solonej, natomiast te są wyłącznie prażone. Wtedy też mamy produkt bez zbędnego zastanawiania się, ile dokładnie gramów zjadłem pistacji, czy ja mam każde ziarenko wyrzucić, czy coś takiego, to tutaj mamy od razu 70 gramów, łatwo policzyć, łatwo nie skomplikować sobie diety i tak to właśnie działa. Kolejny produkt w podobnej konfiguracji, orzechy tym razem rozdrobnione, także wygodnie można je dodać na omlet, można je wygodnie dodać do jakichś dań, które właśnie potrzebują bardziej takiego deserowego wykończenia, kiedy te orzechy na przykład w naszej diecie nie mogą stanowić 100 gram, a na przykład zaledwie 10 gramów produktu do owsianki, do omleta. Świetna taka opcja z Lidla, więc jak najbardziej coś takiego, 200 gramów ma paczka, starczy na 20 omletów, na przykład jeżeli wybierzemy roztropną porcję 10 gramów, bo orzechy bywają kaloryczne, bywają też bardzo zdrowe, są po prostu bardzo zdrowe, nie bywają, także warto taki produkt po prostu sobie zdobyć. Tutaj mamy sos sałatkowy. Ktoś się może obrazić, że to sama chemia i tak dalej, ale przypominam, że H2O, woda to chemia, powietrze, które wdychamy to też chemia i jak zwykle podpowiadam dieta elastyczna, przewaga zdrowych, nieprzetworzonych produktów. Czyli zamiast się skupiać na tym, czego nie ma, skupiajmy się na tym, co jest w diecie. Im więcej zdrowych, nieprzetworzonych produktów, tym lepiej, a ten sosik to jest dla mnie game changer, pozwalający zjadać produkty nieprzetworzone w większej ilości. Kasza gryczana, jak mnie muli, mówiąc tak kolokwialnie, no to sosik, oliwa i każdą ilość kaszy zjem. 200 gramów, nie wiem, może nakręcić jakiś challenge, jak jem kilogram kaszy na raz, bo z tym sosem jest to możliwe wreszcie. Polecam, zobaczcie sobie, sos grecki, jest też francuski i parę innych. I na deser szpinak, baby. Niektórzy insynuują, że warto byłoby to przeczytać szpinak baby, ale nie ma to sensu, skoro szpinak jest po polsku, więc dla samej nazwy szpinak od baby, prosto z targu. A tak na serio, no to świetne wypełnienie objętościowe naszych posiłków, szczególnie pod kątem na przykład jedzenia jakichś wrapów, jedzenia jakiegoś makaronu, który wydaje się w talerzu, że jest taki smutny, samotny, jest go mało. Kiedy mamy na przykład dietę bardziej redukcyjną, czyli z mniejszą podażą po prostu kalorii, no to ten szpinak od razu podniesie nasz posiłek, a nawet jeśli nie optycznie, no to po prostu objętościowo nasz żołądek dosyć szybko się zapełni tymi rozpychającymi się liściami. Na pewno jedna z tych dwóch form jest dobra i to wykończyło nasze zestawienie, tak jak poprzednio. Ja poproszę Was o wskazanie swoich produktów, które Wy uwielbiacie w Lidlu w tym wypadku. Za tydzień spotkamy spotkamy się w zestawieniu dotyczącym prawdopodobnie Żabki, chyba że jednak w komentarzach przekonacie mnie do bardziej do Carrefoura, który też będzie gdzieś tam po drodze. To jest ta top 10, jest wiele więcej różnych innych produktów, też takie steki, których się nie da zepsuć. O tak, rzuca się je na patelnię, dosyć szybko wychodzą, ceną nie rozpieszczają, ale też produkt, po który często sięgam. I co? I widzimy się niebawem. Cześć!